Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy, Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz, jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. Zapraszamy na odcinek. Monika i Tomek, pomimo że prowadzą duże gospodarstwo, znajdują czas, aby być aktywnym w mediach społecznościowych. To właśnie z platformy YouTube czy Facebooka można zobaczyć, jak wygląda ich życie. A codzienność małżeństwa Cieślików odbiega od rzeczywistości przeciętnego rolnika na Podlasiu. Owszem, zajmują się oni produkcją mleka, tak jak wielu gospodarzy w tym regionie, ale ich gospodarstwo jest inne. Chodzi tu przede wszystkim o podejście Moniki i Tomka do tego, co robią. Młodzi rolnicy nie boją się nowinek. O wyjątkowości gospodarstwa świadczy chociażby posiadanie biogazowni, w której produkowana jest energia elektryczna z gnojowicy, czy hale łukowe, które powstały na posesji. Ponadto wszelkie nowinki związane z produkcją roślinną czy hodowlą krów śmiało są tam wprowadzane. Imponujący jest także park maszyn i ciągników. Między innymi jest tam kilka ciągników marki John Deere. Jeden był nawet specjalnie sprowadzony z USA. Śmiało można stwierdzić, że jest to warte bardzo duże pieniądze. W sumie Monika i Tomek gospodarują na ziemi o powierzchni około 400 hektarów. Nic więc dziwnego, że gospodarstwo Moniki i Tomka zdobywało wyróżnienia na różnych konkursach. Wrażenie robi także wielki dom bohaterów serialu. Monika i Tomek mieszkają w nim z trójką dzieci. Do rodziny trzeba także zaliczyć suczkę Bellę. Których bohaterów serialu Rolnicy Podlasie lubicie najbardziej? Dajcie znać w komentarzu.